Nasz mózg to niezwykły narząd. Szacuje się, że znajduje się w nim 85 miliardów neuronów, czyli tyle, ile gwiazd w drodze mlecznej. Każdy z tych neuronów ma tysiące synaps, czyli połączeń z innymi neuronami. Istnieje ponad 100 trylionów takich połączeń. To 10 razy więcej niż wynosi szacunkowa liczba galaktyk w całym wszechświecie. Złożoność naszego mózgu nie ma sobie równych. Mózg ma niezwykłą zdolność do odrodzenia się po wyniszczającej chorobie czy urazie. Dowodami są pacjenci, którzy doznali udaru, traumy czy nowotworu mózgu i w zdumiewający sposób wrócili do zdrowia. Odzyskali swoje zdolności poznawcze i ponownie nauczyli się mówić, czytać, pisać, chodzić i samodzielnie funkcjonować. Skoro czegoś takiego dokonują schorowani pacjenci, to również zdrowi ludzie mają możliwość zwiększenia swoich zdolności poznawczych. Dzięki przyjaznym dla mózgu rozwiązaniom w kwestii żywienia, snu, oddychania, ćwiczeń kreatywności i pamięci możesz osiągnąć najwyższą mózgową wydajność, bystrość, błyskotliwość i szybkość nauki. Ten film oparty jest na książce Jak otworzyłem mózg, której autorem jest neurochirurg i neurobiolog Rahul Jandiel. Link do książki zamieszczam oczywiście w opisie pod filmem. Jej autor, mówiąc w skrócie, operuje i leczy mózgi swoich pacjentów, przywracając im utraconą sprawność po urazie czy chorobie nowotworowej. Mózg posiada fantastyczną umiejętność, jaką jest neuroplastyczność. Jest to zdolność do tworzenia nowych połączeń pomiędzy neuronami. Nauka języka obcego, matematyki, jazdy samochodem czy nawet chodzenia oznacza, drogi widzu, że tworzysz w swoim mózgu nowe połączenia. Tak właściwie, to tworzysz je już od życia płodowego, a skończysz dopiero przed samą śmiercią, nawet jeśli nastąpi ona, gdy będziesz już bardzo stary. Neuroplastyczność mają zatem do dyspozycji osoby młode i stare, a także zdrowe i chore. Każdy z nas może prostymi metodami podnieść wydajność swojego mózgu. Podam Ci teraz 5 najprostszych strategii, które wzmocnią Twój mózg, a jednocześnie nie będą niepotrzebnie zabierać Ci cennego czasu. Pierwsza rzecz. Raz lewa ręka, raz prawa. Postaraj się osiągnąć oburęczność w wykonywaniu codziennych czynności. Zaczynaj od najprostszych. Jeśli masz prawą rękę dominującą, to możesz postarać się, aby lewą ręką obsługiwać smartfon, myszkę komputerową, narzędzia czy sztućce w trakcie jedzenia. Prawdopodobnie zaskoczy Cię, jak szybko lewa ręka, niedominująca, zaadoptuje się do nowej sytuacji, a prawa, dominująca, wcale na tym nie ucierpi. Oburęczność możesz też wyćwiczyć, ucząc się gry na instrumencie. Taki trening neuroplastyczności daje zajęcie korze ruchowej w obu płatach czołowych Twojego mózgu. Bezczynne neurony rekrutowane są w ten sposób do realizacji zadań. Cały Twój mózg uczy się, aby zawsze mieć plan B na wypadek sytuacji awaryjnych. Elementem tego planu jest neuroplastyczność, pozwalająca istniejącym, bezrobotnym neuronom podejmować nowe role, co poprawia Twoje zdolności umysłowe i koordynację ruchową. Tworzysz w ten sposób potężną rezerwę poznawczą, czyli dodatkową moc mózgu, którą będziesz dysponować w miarę starzenia się lub doznania jakiegoś urazu. Druga rzecz, dwujęzyczność, nawet najbardziej podstawowa, działa na Twoją korzyść o wiele bardziej niż sądzisz. Nie chodzi tylko o samą korzyść z posługiwania się obcym językiem, co jest oczywiste. Osoby dwujęzyczne mają większą zdolność do utrzymywania ogólnego skupienia i uwagi niż osoby znające tylko jeden język. Każdym językiem zajmuje się inny obszar mózgu, czyli inne neurony z innymi połączeniami. Mózg osoby dwujęzycznej musi aktywnie hamować pierwszy język, gdy posługuje się tym drugim. Musi też hamować drugi język, gdy posługuje się tym pierwszym. Takie przełączanie się to dla mózgu dodatkowa praca, która go wzmacnia. Efektem jest lepsza ogólna kontrola uwagi i skupienia. Dwujęzyczność to wielki dar dla mózgu, który zwiększa jego moc. Ludziom, którzy poznają drugi język, znacząco poprawiają się funkcje poznawcze, a korzyści utrzymują się przez całe życie. Dwujęzyczność stanowi potężną rezerwę, która opóźnia proces otępienia pojawiający się na starość. A więc, drogi widzu, jeśli masz dzieci i znasz drugi język, to posługuj się nim w ich obecności. Jeśli sam chodzisz jeszcze do szkoły, to nie olewaj nauki języka obcego. Jest mnóstwo metod jego przyjemnej nauki bez angażowania dodatkowego czasu. Trzecia rzecz. Czasami bujaj w obłokach. Każdy wielki postęp w nauce, muzyce, biologii, literaturze czy technice wiązał się z pokonaniem przyjętych norm i zrobieniem czegoś, czego zdaniem wszystkich znawców nie da się zrobić. Tych, którzy zawsze stosują się do reguł, można uznać za uważnych kierowców. Nigdy nie zbaczają myślami z obranego kursu, nigdy nie łamią schematów.
To jednak ma pewną cenę, ponieważ uniemożliwia powstawanie przypadkowych, niespodziewanych skojarzeń, którymi cechuje się prawdziwa kreatywność. Kreatywność wymaga połączenia dwóch rzeczy. Po pierwsze, trzymania się ziemi, czyli poznawania faktów, i po drugie, bujania w obłokach, czyli zbaczania na manowce. Przyswajana wiedza, fakty, zapisywane są w różnych obszarach mózgu. Jeśli by natomiast zobrazować to, co dzieje się w twoim mózgu, gdy bujasz w obłokach, to jest to łączenie się ze sobą neuronów z odległych obszarów, które zgromadziły do tej pory całkiem różną wiedzę. Tak z poziomu neuronalnego wygląda kreatywność w twoim mózgu. Łączenie się ze sobą odległych obszarów widoczne jest w trakcie badania rezonansem magnetycznym. A więc, drogi widzu, marzyciele są bardziej twórczy. Oczywiście najpierw przyswajaj fakty, czytaj książki i słuchaj uważnie, co mówią do ciebie wykładowcy na uczelni, aby zbudować fundament wiedzy. A potem pomasz, pobujaj w obłokach, zbaczaj na manowce i myśl o niebieskich migdałach. Zrelaksuj się pod prysznicem, patrząc w sufit czy w gwiazdy. Bardzo możliwe, że właśnie wtedy twój mózg podsunie ci genialny pomysł. Czwarta rzecz – sen. Sen to burza ogniowa aktywności mózgu. Nasz umysł zajmuje się wtedy porządkowaniem, magazynowaniem i usuwaniem zebranych w ciągu dnia wspomnień po wszystkich czynnościach. Ponadto usuwa komórkowe złogi, czyli zbędne produkty przemiany materii nagromadzone w ciągu dnia. Sen to nie odpoczynek dla mózgu, on nigdy nie odpoczywa. Te tysiące czynności, które robi, gdy ty smacznie śpisz, są niezbędne dla życia, a człowiek pozbawiony snu umiera. Przygotowujący się do egzaminu student będzie więcej pamiętać po wyspaniu się, niż gdyby na siłę siedział dłużej i zarwał noc nad książką. Ludzie, którzy uczą się nowego kroku tanecznego lub innej umiejętności ruchowej, wypadną lepiej następnego dnia niż bezpośrednio po zajęciach. Sen, podczas którego mózg robi porządek u siebie, jest niezbędny dla wydajnego uczenia się. A więc, drogi widzu, wyśpij się. Uważaj na niedobór, ale też na nadmiar snu. Piąta rzecz – dieta dla umysłu. Na samym początku szok. Autor książki, neurochirurg operujący mózgi swoich pacjentów, prostuje pewną kwestię. Większość spośród tego, co zjadamy, nigdy nie dostaje się do mózgu. Z krwiobiegu do tkanki mózgowej przenika bardzo mało cząstek z powodu gęstego sita, które znajduje się w tętnicach sąsiadujących z mózgiem. Co zatem przedostaje się do mózgu? Głównie tlen, glukoza i ketony, a poza tym niektóre tłuszcze, witaminy i minerały. Niemal wszystkie potrzebne składniki mózg wytwarza sam na miejscu, jest on więc bardzo wybredny. Niemniej jest sposób na takie odżywianie, aby zapewnić sobie optymalną wydajność mózgu i zdrowie w późniejszym wieku. Autor książki zaleca Mind Diet, w dosłownym tłumaczeniu dieta dla umysłu. Obfituje ona w świeże owoce, jarzyny i warzywa, orzechy, ryby i mięso drobiowe. Ograniczyć należy mięso czerwone, tłuszcze nasycone i słodycze. A więc w jednym zdaniu, niemal w każdej diecie chodzi o stawianie na zdrowe pokarmy oraz unikanie badziewia. Dieta dla mózgu nie stanowi tutaj wyjątku. Drogi widzu, stan zdrowia twojego mózgu jest w twoich rękach. O jego losie zadecyduje twoja gotowość do kształcenia i otwartość na nowe doświadczenia. Nie zdążyłem poruszyć wielu kwestii, np. oddychania, kontaktów społecznych czy wpływu używek na twój mózg. W samej książce znajdziesz obszerne tematy o neurotreningu dla ciebie, także neurotreningu dla twoich dzieci oraz dowiesz się, jak uniknąć ryzyka demencji i otępienia na starość. Link do książki znajdziesz w opisie pod tym filmem.